Początek tygodnia dla złotego nie jest zły. Polska waluta nieco zyskała w wyniku tego, co się dzieje na giełdach. Warto zwrócić uwagę, bo właśnie rynki akcji, czyli dobre zamknięcie indeksów na Wall Street w piątek, dają szansę na to, żeby ten sentyment jeszcze właśnie pomógł nieco złotemu, chociaż to może być trudne. Dlaczego? Ponieważ to, co się dzieje na Wall Street, jest bardziej takim odreagowaniem technicznym, a nie jakimś fundamentalną zmianą. Przypomnę, że dane, które się pojawiają ostatnio z USA, to są dane sugerujące nadchodzące spowolnienie tamtejszej gospodarki. I kluczowe pytanie, które teraz możemy postawić, a odpowiedzi na nie jeszcze nie będziemy mieć, to oczywiście pytanie o to, czy lądowanie będzie miękkie, czy lądowanie gospodarki amerykańskiej będzie twarde. Tak? W przypadku twardego lądowania, takiej silnej recesji, mam wrażenie, że wtedy to ta awersja do ryzyka jeszcze nam się na pewno pojawi i odciśnie piętno na złotym. Natomiast w krótkim okresie rynki próbują właśnie odreagowywać giełdy z racji tego, że jeżeli dane są słabe, to na pewno Fed nie będzie już bardziej dociskał w temacie skali podwyżek stóp procentowych. Chociaż oczywiście to nie zmienia faktu, że te podwyżki, które rynek oczekuje, one się odbędą, tak? Więc reasumując, złoty może być nieco wspierany przez giełdy, natomiast nieznacznie, i myślę, że my pomału budujemy bazę pod to, że jednak złoty może być nieco słabszy, czyli to, co już zostało rozegrane, czyli euro było dzisiaj rano przy poziomie 4,57, dolar był przy poziomie 4,25. To są bardzo ważne poziomy wsparcia. To już zostało rozegrane i myślę, że również wątek KPO, czyli tej wizyty pani Ursuli von der Leyen za parę dni w Warszawie, podpisania dokumentów, to też zostało już rozegrane, tak? To też nie jest sygnałem do tego, że pieniądze popłyną do Polski od razu. Sądzę, że jeszcze poczekamy do parę tygodni, w związku z tym w krótkim okresie po prostu złoty zrealizował swoje cele i teraz będzie się stabilizował i później może być nieco słabszy.